Witam w kolejnym odcinku poradnika do Schroded. W tym odcinku pokażę Wam, gdzie rośnie indygowiec. Ogólnie indygowiec zaczyna rosnąć mniej więcej w drugiej krainie. Tutaj na tym obszarze. Na tym też się czasami spotyka, aczkolwiek lepiej sobie dla pewności gdzieś polecieć mniej więcej tutaj. Chociaż tutaj też możecie spróbować znaleźć indygowca. Ogółem na tych łąkach, bardziej takich troszkę zalesionych, znajdujemy indygowca. Oho, coś tak właśnie czasami teraz, ale to tak przy zmianie, jak się właśnie ściemnia, czasami się pojawiają takie błędy. Przy okazji, coś po ostatniej, wcześniej mi się nie pojawiały, po ostatniej aktualizacji bodajże jakoś. Po tej, co niby miała rozwiązać ten problem z kartami. No, bo zaraz się ściemni. A my nadal... Ale gdzie jesteśmy? Źle poszliśmy. Dobra, w tamtą stronę, bo tu będziemy dookoła tą górę wchodzić. A już myślałem, że indygowiec, za to len. Mniej więcej gdzieś na tych łąkach powinien być indygowiec. Z tego co kojarzę, ja tutaj byłem, sobie wcześniej się zerwałem. Ale już powinien się zresetować tam. No i jest indygowiec. Tak wygląda indygowiec. Możecie sobie zobaczyć. Usuń punkt trasy. W tym miejscu jest mniej więcej. Tutaj rośnie ten indygowiec. Jak zdobędziecie choćby jedną roślinkę indygowca. Ale czy ja mam z sobą pochodnie? No, oczywiście nie wziąłem. Ale tutaj też rośnie. Jak już będziecie mieć jedną, dwie, czy nawet trzy te roślinki, to wystarczy potem w domu rozsadzić je w rozsadniku. Szybko się rzemniemy, żeby noc minęła. Jak będziecie mieć ten rozsadnik, to tego indygowca w sumie do budowy się potem wykorzystuje, ale tak to się więc nie przydaje. Wrzucacie takie ziółko do rozsadnika i potrzebujecie tak, gleby uprawnej, indygowiec i woda, nie? Więc tutaj jeszcze glebę uprawną musicie sobie zrobić u farmerki. Proszę bardzo, zrobimy sobie za 30 sztuk gleby uprawnej. Wrzucamy glebę uprawną. I indygowiec się, jak widać, dość długo robi, 10 minut. Ale z jednego indygowca będziecie mieć 10 sadzonek. Potem sobie, wiadomo, sadzicie na polu uprawnym i macie w ten sposób z dwóch indygowców znalezionych macie 20. Pamiętajcie, że zawsze 10% zostawiacie. 10% plonów zostawiacie na rozsadzenie, resztę możecie sobie wykorzystać. Więc, żeby potem niepotrzebnie nie szukać znowu gdzieś tam po polach tych ziół, to jak się raz znajdzie, to potem się już tylko rozsadza i już nie trzeba tego szukać po polach. To wszystko w tym odcinku. Dzięki za uwagę.